wszystkie, Liluniu, składniki. U nas jest hałas, moi drodzy, bo mąż zabrał się za schody. No ale który piec? No ja myślę, żebyś suche najpierw dała, czyli mąkę. Mąkę masz w tym, w tym pudełeczku. Dwie szklanki, tak? Mąki tam było. Liluś, zobaczmy. Czy dwie szklanki mąki, tak. Nie tak, kochanie, łyżeczką musisz to ponabierać do szklanki. Już ci daję. Masz taką większą, fajnie. I weź to wyżej sobie do ręki, bo będzie się sypało, właśnie. Teraz robimy drugą rękę, bo mnie tamta boli. Mhm. Teraz zobaczycie prawdziwą pracę. Hej, hej, moi drodzy! Właśnie wróciłam z Azdy, z zakupów, tam na podłodze są. I będę rozpakowywała dzieciaczek. To kupiłam dla Lileczki taki 3-pak bluzek, majteczki. No, bo akurat ty potrzebowałaś takich rzeczy. Lila mi już tu pomaga, wyciąga je. Tak, i rękawiczki jej kupiłam też. Zobaczcie, jakie bluzeczki ci kupiłam fajne. Nie za grube, bo Lili jest zawsze gorąco i taki 3-pak na guziczki, jakieś takie wyżowe, fajna jakość, więc spoko. Kupiłam też, moi drodzy, z mikrofibry takie, wiecie, ściereczki do wycierania. Nie będę wam całego holu pokazywała, bo jest tego dużo i mi się nie chce, ale jeszcze chciałam wam pokazać rękawiczki, takie polarowe, Lili się wzięłam, rękawiczki polarowe, 2,5 funta. Takie, już jest chłodno, więc myślę, że się takie przydadzą, spróbuj założyć. Te bluzeczki są, nie mogę wam za bardzo pokazać, o, jest taka, takie proste, wiecie, po prostu bluzki pod sweterek albo na co dzień w domu jakieś ciepło. I majteczki, które Lilunia już zabrała, fajne rękawiczki. Patrz. No wiem, i tak. No, i będzie spoko. No dobra, moi drodzy, ja się rozłączam, żeby to wszystko rozpakować i robię coś do jedzenia, bo jesteśmy wszystkie głodne, nie? Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was chyba w nowym vlogu. Życzę wam miłego dnia albo po prostu miłego momentu, w którym oglądacie tego vloga. U nas, jak to ferie, jesteśmy wszyscy w domu, tam gdzieś Artur rozmawia ze swoją mamą, Matysia gra znowu na pianinku, już się nauczyła jingle bells grać, ja chodzę po domu, śpiewam, jeszcze nie mamy, wiecie, końca października, a już śpiewam świąteczne piosenki. Lila sobie coś tam robi w pokoju, a ja idę do kuchni, zaraz wam pokażę, co będę robiła. Jestem w kuchni, jak widzicie, tak na luzie po domowemu, mam cieplutkie takie fajne spodenki i bluzeczkę. I cały zlew jabłek. Wrzuciłam jabłka do umycia i dzisiaj będę robiła szarlotkę. Pojutrze wyjeżdżamy, więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobię tą szarlotkę po południu. To sobie pojemy jutro i wezmę też na nasz wyjazd. Jutro też zaczynamy się pakować. Wyjeżdżamy na 3 dni, więc ani dużo, ani mało. Dla jednych dużo, dla drugich nie. Kupiłam fajne, takie duże, zobaczcie, jabłka. Udało mi się wczoraj w Aździe kupić. I chcę właśnie zrobić blachę szarlotki. Mam nadzieję, że wyjdzie mi dobra. Zazwyczaj wychodzi mi dobra, więc mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. I w ogóle chciałam poprawić sobie odrost. Dzisiaj go trochę poprawiałam, ale nadal to nie jest to. I to tylko zrobiłam tutaj na koronie, żeby zobaczyć efekt, bo zapomniałam, że zamówiłam jeszcze jedną farbę. Właśnie przed chwilą przyszła. To nawet nie jest farba, tylko special mix i to jest toner. Więc zobaczę, czy to zrobię dzisiaj, czy jeszcze nie. I w ogóle podjęliśmy decyzję z Arturem i Lilą, po rozmowie z Lilianą, że zapisujemy Lilę do szkółki pływackiej, dlatego, że Lila, że tak powiem, nakręciła się na pływanie ostatnio, chodziła ze szkoły, miała WF po prostu na pływalni i stwierdziła, że jej się to bardzo podoba i chciałaby się nauczyć lepiej pływać, zdecydowanie, ale nie żeby tak, wiecie, z nami, tylko tak, żeby to była taka klasa, która uczy się pływać, taka szkółka pływacka. No i żeśmy szukali właśnie w ostatnich 2 dniach miejsca, patrzyliśmy, jak często są te lekcje i tak dalej, więc zapisaliśmy Lilę i dzisiaj startuje, dzisiaj właśnie chciałam też, żeby ferie startowała pierwszy raz. Musimy tam pójść w ogóle wcześniej, bo nie mamy jeszcze, wiecie, tej karty do wchodzenia na pływalnię i tak dalej. No i żeby się tam troszeczkę rozeznać, to musimy być wcześniej, ale zapisaliśmy ją na pływanie raz w tygodniu. Tak.
Tak. I pierwszy level to ją nie zapisywałam, ponieważ ona chodziła już troszeczkę i coś tam umie pływać, więc zaczyna od drugiego levelu, ale jest tych grup tam, wiecie, w górę, chyba do szóstego aż levelu. No i to oczywiście trwa, żeby ukończyć wszystkie te poziomy, bo to nie będzie takie zwykłe też pływanie, no ale wiecie, takie bardziej rozwinięte. Lila chciała, bardzo się podoba, przydaje się też trochę ruchu, jeśli chodzi o zimę, bo taki WF w szkole to jest trochę mało, wiecie, mniej się ruszamy, w zeszłym roku lockdown. Także ogólnie super, że wybrała, wiecie, jakąś swoją aktywność fizyczną, którą chce wykonywać. Mnie to bardzo cieszy. Myśleliśmy o tańcu, ale nic fajnego nie znaleźliśmy tak na razie. Temat jest nadal otwarty, bo często piszecie, że Lila ma dryg do tańca i żeby ją na tańce wysłać, także temat jest otwarty. No, także zabieram się teraz za tą Charlotkę. No, później zbieramy się wieczorem, dopiero Lilunia idzie na basen. Lila, cieszysz się, że na basen idziesz? Mhm. Zakładasz buciki. Musisz je dobrze zawiązać. Idziemy wszyscy ci kibicować. Mama, jest mi za ciepło. Jak idziemy na twór, będzie mi zimno. Teraz mama nawet bez kurtki jest tak ciepła. Chodzimy z Matysią i spacerujemy przy basenie, bo Lila ma zajęcia. I sobie idziemy. Bo nie możemy, wiecie, nagrywać wam jakby dzieci za bardzo w środku, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy od tej strony, pokażemy wam kawałek basenu. Baseny są dwa, nawet, no dwa, a nawet trzy, no nie, bo tu jest jedna część, tam mamy zaraz drugą część i jeszcze jest takie małe pomieszczenie. Lila nie ma dzisiaj czepka i nie wiem, gdzie ona jest, idziemy ją znaleźć. Hej moi drodzy, odzywam się do was już o pół do 11 w nocy, można powiedzieć, rzadko kiedy się tak odzywam. Ale przypomniało mi się, że jak sprzątałam teraz w kuchni, bo często staram się wieczorem posprzątać tak w kuchni, żeby rano przychodząc, wiecie, żeby był porządek, żeby nastawić na przykład zmywarkę na noc i tak, żeby poranną kawę wypić w spokoju, a nie, że w głowie siedzi mi, że mam tam brudno. No i chciałam wam powiedzieć, jak te zajęcia Lili. Więc Lila trafiła do grupy numer 2. Taką grupę wybrałam jej przez internet ze względu na to, że tam były różne pytania, no i wychodziło, że grupa 2. Ale okazało się, jak tam poszliśmy, że ta grupa 2 to troszkę dla niej jest za prosty poziom, ale w rejestracji, że tak powiem, bo chcieliśmy ją przenieść na stage tak jakby trzeci, powiedzieli, że raczej już się tego tak nie robi, że to nauczyciel sam zdecyduje, czy ona umie więcej, tak jakby wiecie, lepiej pływać i czy ją przeniesie, żeby została na tej dwójce, żeby zrobiła te wszystkie tam takie punkty, które trzeba odznaczyć, bo wiecie, my się logujemy do systemu i widzimy po każdych zajęciach, co ona robiła i na jakim poziomie ona to zdała. No i ma już na przykład zaliczony tam skok do basenu, gdzie nie ma gruntu i coś tam już jej dzisiaj zaliczyli, ale tej listy, tych rzeczy, które ona musi umieć, żeby pójść na stage trzeci, jest bardzo, bardzo dużo i mimo tego, że szło jej naprawdę dobrze, w tej grupie szło jej po prostu najlepiej, ale też dlatego, że była najstarsza, więc wiecie, no z racji swojej. No i ogólnie ma chodzić dalej do tej grupy drugiej, troszkę ją to zdołowało. Ale powiedziała mi, że będzie ładnie pływała i pokazywała te wszystkie rzeczy, które tam trzeba zrobić, wiecie, przepłynięcie nie na przykład 5 metrów na plecach, tylko nie wiem, 20 czy coś takiego, to ją przeniosą wyżej i będzie sobie mogła tak chodzić. Ogólnie sam basen, wszystko jej się bardzo podobało i to, że mogła pójść na te zajęcia i w ogóle. I jeszcze jeden minus był taki, że my weszliśmy tak jakby
za 5 w pół do, a miała o w pół do zacząć zajęcia i skończyć je o 19, a okazało się, że już za 12-19 kazali im się zbierać i myślałam, że coś jest nie tak. No i powiem Wam, że bardzo, bardzo krótko to było, bo ogólnie te zajęcia są półgodzinne, no bo wiecie, to jest intensywne takie zajęcia, nie rekreacyjne. No, więc jak jeszcze były skrócone o 10 minut, to ona była dosłownie 20 minut na zajęciach, więc to była lipa. Przyjrzymy się temu za tydzień po prostu na jej zajęciach, czy to był przypadek, że ona tak dołączyła, bo nie było tej pani dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. Organizacja tego jest, wiecie, jest mnóstwo tych dzieci, tych grup i ogólnie jest to takie trochę słabe w rejestracji. Wiecie, przychodzicie pierwszy raz i liczycie, że ktoś Was zaprowadzi, Wam coś powie, to nie, to tam czerwone drzwi. A jak w ogóle jej nauczycielka, no to też nam powiedzieli, jak Malila poszła sama na basen, zapytała się, bo widzieliśmy przez szybę i okazało się, że ktoś inny w ogóle, bo tej pani nie ma, bo ona ma break. Także było zupełnie inaczej, wiecie, niż ona myślała tak naprawdę, że będzie, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Jak będzie lipa, to po prostu, bo ja to ustawiłam tak jakby długoterminowo, wiecie, pobierają mi co miesiąc konta pieniążki za to, ale jak będzie lipa, to po prostu skanceluję to i wiecie, i zaczniemy z nią normalnie chodzić my, albo po prostu gdzieś indziej ją zapiszemy. Zobaczymy. Zobaczymy, nie ma co się nastawiać po pierwszych zajęciach. Źle nie było, ale też nie była zachwycona jakoś bardzo, ale to wiecie, nie ma co osądzać po pierwszych zajęciach. No dobra, ja się zbieram do snu, jutro czeka mnie intensywny dzień dosyć, ale fajnie, zaczynam jutro też na pewno vlogować, dowiecie się, co się będzie działo jutro. Też dlatego chciałam troszeczkę ogarnąć właśnie w kuchni, bo rano nie będę miała czasu, no, bo mam trochę rzeczy do zrobienia. Także do usłyszenia, moi drodzy. Także na razie.